Dzisiaj nadszedł ten moment, aby przyjrzeć się wykresom cen akcji spółki JSW, no bo tutaj na przykład na wykresie intraday, są to dane pochodzące z programu Statika, można wyrysować coś na wzór klina, trójkąta, zazwyczaj kończącego pewien impuls, w tym momencie spadkowy, podstawa to 28 zł, czyli popytowy magnes. No pytanie, czy to się uda zrobić, bo na przykład patrząc na notowanie cen węgla koksującego, no to tutaj od wielu tygodni, miesięcy dominuje układ BESS. Natomiast na wykresie długoterminowym cen akcji spółki JSW, to jest akurat wykres tygodniowy uwzględniający prawa z akcji, można doszukać się w długim terminie cały czas aktywnego sygnału podażowego po wybiciu się dołem z trójkąta, po przerwaniu wsparcia według geometrii. Niedźwiedzie mają otwartą drogę w kierunku 13 zł. Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta no, mało przyjemna sytuacja techniczna sprzyjała wreszcie bykom, bo przecież od wielu, wielu tygodni czy miesięcy sytuacja techniczna pozostaje negatywna. Jest to opisywane na wykresach dnia czy na opracowaniu, jak tutaj 100 sekund. Brakuje kluczowych podażowych świeczek, których wybicie na chwilę obecną wygenerowałoby pozytywny sygnał. Co to znaczy? Na przykład, jeżeli ten tydzień, dzisiejsza sesja zamknie się w okolicy 26 do 50 groszy, to na przykład ta czarna świeca z tego tygodnia z okazałym korpusem i z sufitem 27,94 wyznaczyłaby opór na przyszły tydzień. Wybicie go w przyszłym tygodniu mogłoby posłużyć jako pretekst do zaatakowania kluczowej strefy oporu. Są to okolice 35 zł, tam jest FIBO, dlatego też bez zamknięcia tygodnia powyżej 35 zł, jak na razie w długim terminie przewagę mają niedźwiedzie. Ale jak spojrzy się w krótkim terminie, tutaj widać klin, podstawa 28, ma prawo okazać się popytowym magnesem.